tym miejscu, zaledwie kilka kilometrów od helskiego brzegu, spoczywa zatopiony okręt podwodny. Postanowiliśmy wyjaśnić jego tajemnicę. Wiadomo, że okręt o numerze bocznym U-367 wyszedł w morze 20 lutego 1945 roku. Na Zatoce Gdańskiej miał przeprowadzić próby zanurzenia i trening załogi. Na pokładzie U-bota było 43 ludzi. 15 marca 1945 roku U-367 zaginął. Niewiele wiadomo o przyczynach tej katastrofy. Wiadomo jedynie, że okręt leży w pobliżu Helu, a rybacy drą sieci na jego wraku. By rozwikłać zagadkę U-bota, zwróciliśmy się o pomoc do naukowców z Centralnego Muzeum Morskiego. W jego filii, na żaglowcu Dar Pomorza, pracuje człowiek, który o wrakach Zatoki Gdańskiej wie bardzo dużo. Pan Marek Twardowski interesuje się nimi od dawna. Zna też pozycję zatopionych na Bałtyku U-botów. Zatoka Gdańska była takim poligonem szkoleniowym dla załóg U-botów. Tutaj szkoliły się załogi, tutaj też okręty przechodziły wstępne szkolenie, dotarcie jakby przed wyruszeniem w patrole bojowe. Tu mamy okręty wojenne w polskich portach, tak? Tak, tutaj jest na Helu, tutaj z kolei jest w Gdyni. Te cztery okręty stoją sobie w Gdyni. To one stoją w Gdyni. Tutaj jest okręt Baza. To jest akurat norweski, dawny norweski motorowiec Vega. W Gdyni stacjonowała druga flotylla szkolna, w której właśnie trwało to szkolenie cały czas. Jej okrętem bazą był zresztą Wilhelm Gustloff. Oprócz tego tutaj właśnie na akwenie Zatoki Gdańskiej stacjonowały cztery flotylle U-botów, lokalne flotylle. Była to 18 flotylla na Helu, 27 w Gdyni, 23 w Gdańsku i 20 w Piławie. U-boty spływały też na wodę w Stoczni Gdańskiej. I to po kilkadziesiąt sztuk rocznie, bowiem Schiehauwerft, jak nazywała się wtedy Stocznia Gdańska, była jednym z trzech największych w III Rzeszy producentów łodzi podwodnych. W jednej z wydanych w Niemczech książek znaleźć można zdjęcia gdańskiej stoczni i smukłych kadłubów budowanych w niej okrętów. Szczególnie ciekawe jest zdjęcie brytyjskiego wywiadu, zrobione z pokładu samolotu rozpoznawczego przelatującego nad Gdańskiem w 1942 roku. Tam także widać U-boty i ich części w pobliżu hal, które istnieją do dzisiaj. A oto uroczystość przekazania do służby U-bota w basenie dzisiejszej gdańskiej stoczni remontowej. Na Zatoce Gdańskiej w tej chwili może znajdować się około 16 zatopionych U-botów różnych typów. Przynajmniej informacje o 15 U-botach udało mi się znaleźć, dlatego że 16 został wydobyty jeszcze w czasie wojny. Odholowany do Neustadt i później 4 maja 1945 roku zatopiony, to był 738. Natomiast pozostałe, sądzę, że one chyba leżą do tej pory. Nie słyszałem o wydobyciu wraka U-bota, który leżał gdzieś na głębokim morzu. Na ślad poszukiwanego przez nas U-bota natrafiliśmy w internecie. Na opublikowanej tam mapie widać miejsca, w których spoczywają na dnie Bałtyku niemieckie okręty podwodne. Na Zatoce Gdańskiej oznaczono 6 zatopionych okrętów. Drogą eliminacji sprawdzaliśmy kolejno każdy z nich i doszliśmy do wniosku, że kadłub spoczywający koło Helu to U-367. Jego kapitanem był w chwili tragedii oberleutnant Hasso Stegemann. Wiadomo o tym U-bocie, że zaginął z całą załogą, że należał do typu 7C. Okręty, które zaginęły z całą załogą, były dwa. To był U-367 i U-7. U-7 akurat był małym okrętem, starym, należącym do tak zwanego typu 2. Można podejrzewać, że jest to U-367, który 16 marca 1945 roku zatonął z całą załogą właśnie w rejonie Helu. No, podane jest, że zatonął na minie. Thank you.
Co do przyczyn katastrofy, nie ma jednak pewności. Niemieccy historycy twierdzą bowiem, że mogła nią być awaria zbiorników balastowych podczas zanurzania. Jeśli U-367 wszedłby na minę, to jego kadłub powinien być rozerwany. Zatem odpowiedzi na pytanie o powód zatonięcia okrętu mogą udzielić nurkowie, którzy zejdą pod wodę do wraku. Czterdziestu trzech marynarzy pod dowództwem Hasso Stegemanna nie wypłynęło nigdy na prawdziwy patrol bojowy. To ironia losu, że jednostka, której zadanie było zgodnie z dyrektywą admirała Denica niszczenie wszystkiego, co pływa po morzu i zatapianie każdego napotkanego statku, sama spoczęła na dnie, nim użyła swoich śmiercionośnych torped. Tragedią jest fakt, że wraz z nią spoczęli tam młodzi ludzie, wciągnięci do niemieckiej machiny zabijania. Przeciętny wiek mężczyzn służących na ubotach to 26 lat. Słyszałem, że jest on w stosunkowo dobrym stanie i jest on, zdaje się, dosyć dobrze dostępny. Podejrzewam, że to właśnie jest przyczyną, dla której, czy łatwo go znaleźć, łatwo do niego dotrzeć. To był okręt typu 7C i rzeczywiście to był okręt bardzo, czy typ był bardzo popularny. Był to podstawowy typ niemieckiego okrętu podwodnego. Zbudowano kilka wersji tych okrętów, łącznie zbudowano 703 jednostki tego typu. To jest chyba najliczniejszy typ okrętu podwodnego na świecie. Najwięcej okrętów podwodnych typu 7 zbudowano w wersji C, bo aż 572. I one właśnie niosły na sobie główny ciężar walki z alianckimi konwojami na Atlantyku. Uboty Kriegsmarine prowadziły wojnę tonażową, topiąc jednostki wojskowe jak i cywilne. Same też tonęły, a ich wraki są niemal wszędzie. W latach 50. wydobyto dobrze zachowany okręt podwodny spoczywający u wybrzeży Szwecji. Czy można by wydobyć helskiego ubota? Jako muzealnik to powinienem powiedzieć, że tak, oczywiście wydobyć i zrobić z niego muzeum. Natomiast z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jest to operacja niezmiernie kosztowna. No i w obecnych warunkach ona musi być oparta na jakichś przesłankach ekonomicznych. Jeżeli znalazłaby się grupa ludzi, którzy chcą taki okręt wydobyć i zachować, trzeba by się zastanowić, na ile można, powiedzmy, im zawierzyć i na ile można im powierzyć tego rodzaju obiekt. Z drugiej strony musimy pamiętać, że zginęli tam ludzie. Jest to obiekt, w którym, no, który jest po prostu grobem wojennym. Chociaż trzeba uszanować tych ludzi, którzy tam zginęli. Jeszcze z innej strony patrząc, jeśli chodzi o jego wartość jakby muzealną, w tej chwili jest dostępny, jest możliwy do obejrzenia dokładnie taki sam okręt. Okręt tego samego typu, właśnie 7C, znajduje się w Labo. Jest to dawna jednostka, którą Norwegowie pozyskali po wojnie, którą używali przez wiele lat, a później ją zwrócili Niemcom. Niemcy ją przebudowali całkowicie, doprowadzając do stanu właśnie z czasów wojny. I teraz ten okręt można zobaczyć, można wejść do środka. W naszych poszukiwaniach trafiliśmy do starej gdańskiej willi, w której mieszka kolekcjoner militariów, odkrywca wojennych tajemnic i szef klubu podwodnej eksploracji Jerzy Janczukowicz. Człowiek, który niejednokrotnie nurkował w okolicach Helu i widział wrak U-367. Podzielił się z nami relacją z tej podwodnej przygody. Czułem się tak zupełnie w takim świecie nierealnym, po prostu wszędzie zielono, na prawo, na lewo, do góry, do dołu i tylko po prostu widok przesuwającej się strzałki głębokościomierza pokazywał, że ja rzeczywiście idę coraz niżej. I w pewnym momencie rzeczywiście zrobiło się jeszcze jaśniej, po prostu to światło odbite od tego żółtego piasku z dna spowodowało, że rzeczywiście, że ten świat na samym dole jest jeszcze dodatkowo rozjaśniony i przede mną ukazała się ta ciemna sylwetka kadłuba okrętu podwodnego, który leżał przede mną. Ja wylądowałem gdzieś w okolicach dziobu, widziałem te wysunięte stery dziobowe, sam ten taki rekini dziób tego okrętu, no i zacząłem się posuwać w kierunku kiosku i sam kiosk oraz armata były pokryte olbrzymią ilością sieci, w których bardzo dużo w różnym, że tak powiem, stanie było
dużych ryb. Z kiosku wystają, właśnie to jest takie, taka ciekawostka, wystają na dosyć znaczną wysokość wysunięte peryskopy. W moim przekonaniu to prawdopodobnie powinno świadczyć o tym, że ten okręt w tym ostatnim momencie przed zatonięciem szedł na tej głębokości peryskopowej. Ja nie zauważyłem żadnej dziury po bombie, po torpedzie czy jakiejkolwiek, która by świadczyła o powodzie, dla którego on zatonął. Również nigdzie nie widziałem żadnych jakichś otwartych luków. Ta cała akcja odbywała się przez szereg dni i któregoś dnia przez przypadek urządzenia wykrywające ten okręt trafiły na drugi okręt podwodny, który leży nieopodal, przy czym on leży głębiej. Została złożona propozycja parę miesięcy temu przez redakcję miesięcznika Odkrywca na opracowanie technologii wydobycia tego wraku, sporządzenie oczywiście kosztorysu i przeprowadzenie tej akcji wydobycia tego okrętu podwodnego, który no, leży na dosyć znacznej głębokości, bo aż 48 metrów. Jest to przedsięwzięcie naprawdę bardzo śmiałe i bardzo takie, że tak powiem, zdecydowanie wybiegające do przodu. No niemniej jest to na tyle fascynujące i ciekawe, że po prostu przystałem na to. Zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. Na razie ja im przedstawiłem po prostu swój plan, który został przez tą redakcję zaakceptowany i już pierwszy punkt tego planu zaczęliśmy właśnie w pierwszej połowie tego tygodnia realizować. Po prostu dla mnie pierwsze i najważniejsze to jest identyfikowanie tego okrętu. Jerzy Janczukowicz nie wierzy w to, co piszą historycy. Twierdzi, że uwierzy, gdy zobaczy. Dla podwodnego eksploratora dowodem będzie na przykład tabliczka znamionowa bądź inny przedmiot pochodzący z wraku. Wchodzenie do okrętu, który leży na głębokości około 50 metrów, do wnętrza, które jest naprawdę wąskie, no te wszystkie przeloty mają tą standardową średnicę Fi 600 mm. Oczywiście może nurek przez to przepłynąć, ale w tej totalnej ciemności jest to po prostu niebezpieczne. Jeden fałszywy ruch może się taki nurek o coś zahaczyć i nawet jeśli drugi byłby przy nim, to w tej szamotaninie pod tą wodą, gdzie jest bardzo ciasno, nie wiem, czy oni byliby w stanie jeden drugiemu pomóc. Także z góry zakładamy, że po prostu żadnych tego typu eksperymentów robić nie będziemy, że będziemy wszystkie prace starali się zrealizować z zewnątrz. Jest opór pewnej grupy osób, która uważa, że nie należy naruszać spokoju zmarłych, no ale nie zapominajmy o jednym, że na przykład cała archeologia, można powiedzieć w 100%, opiera się wyłącznie na grzebaniu w grobach. Próba zejścia do okrętu ma być podjęta jeszcze tego lata. Czy nurkom uda się znaleźć dowody na potwierdzenie tych informacji, które zebrała ekipa naszego programu? Nie wiadomo. Jest jeszcze jedna zagadka związana z U-367. U-boty były standardowo wyposażane w maszynę szyfrującą Enigma. Czy w kabinie radiooperatora U-367 była taka maszyna?